Po wspaniałym tygodniu spędzonym w cieniu Mont Ventoux przyszedł czas, by ruszać dalej. W końcu na południu czekała na nas słoneczna Portugalia. Właśnie dlatego, kierując się ułańską fantazją Pawła, pojechaliśmy w zupełnie odwrotnym kierunku. Z lawendowej Prowansji w okolice wąwozu Verdun. Także załadowana Skoda. Aż widać, że jest taka fela latynoska. Że samochód tak siedzi. Czyli nie przytel znowu. Ty no, przytle. Nie. Hamów, bo ja znam paru panów. No dobra. I co? Jest to kandydat na ten, na pierwszą trasę rowerową. Nie wiem, czy pierwszą. Ty mnie nauczyłaś tego tak. Jak to miało być? Tak? Dawaj, dawaj. Nie, to jest... Ja nie wiem. Ale przez chwilę wychodziło, a już nie wychodzi. Siema. Siema, czy się nie ma? Wow, ale widok. Ciekawe, czy ta kamera pokazuje tą głębię tutaj. No, czy tą głębię będzie widać na tym filmie? No, tego kanionu. Zobacz, kręć, bo tam jedzie. Widać będzie, jak fajnie jedzie. No, widzę. Nie pokazuj palcem, bo znowu wyjdzie, że ten. Pokazujesz na jakieś zbocze zamiast ten. Wow, ale to wygląda. Nic nie widzę. Tu pokazuję. Tu jechał. Spinałbyś się tu? Trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, czy to jest krucha skała, czy nie jest krucha. I nie wiem, jak z asekuracją, chociaż te rysy wyglądają całkiem sensownie. Ale wieje? Jak to w wąwozach, kanionach i pomiędzy z tymi, ale nie? Ale na rowerze będzie to fajne. Zależy, w którą stronę. Nie mogę jeść. Bo jeżeli będzie w tą stronę biało w plecy, no, to spoko. Jak z boku gorzej, a jak w twarz, no to w sumie najgorzej, nie? No się nie wiem, czy najgorzej, może nie najgorzej. Mamy super miłych gospodarzy, przeuroczych. To kuchnia, przeurocza kuchnia. Gdzie skosy jeszcze nie straszne, bo na szczęście urodziliśmy się karakany. Już strefa sklepienia jest bliższa wyglebienia. Tutaj jest jakiś wjechać. I tutaj jest nasza skórka, która wiedzie wszędzie. Bo tutaj już można wyglebić dość poważnie. No, i tak wygląda nasze mieszkanko na kolejne kilka dni w rejonie wąwozu Verdun. A to jest widok z bramy. Zazdroszczę tym ludziom. Idę na spacer bez Karoli. Bo, a zresztą Karola sama wam powie, co się wydarzyło. Karolina znosiła rzeczy na klatce schodowej, na której było ciemno. Nie mogła znaleźć światła i stwierdziła, że dobra, będzie szła ostrożnie i po prostu jakoś sobie poradzi na tych schodach. I jak już myślała, że już jest na ostatnim schodku, to okazało się, że jest przedostatni i się przewróciła. Jakie i stłukła sobie łokieć, stłukła sobie trochę plecy i coś sobie naciągnęła w stopie. Tak to się żyje w cieniu strachu. Także znalazłem jakąś ścieżkę. Nie wiem, dokąd ona wjedzie, ale wjedzie. Jest leśna i wychodzi prosto z miasteczka. To idę zobaczyć. Jeszcze jedna ciekawostka. Właśnie zgadnąłem, że to jest nic innego jak droga krzyżowa. Tutaj widzimy przykład. 9. stacja chyba.
No i teraz mamy dwa pytania. Po pierwsze, czy bateria wytrzyma? Odpowiedź brzmi nie. Po drugie, chyba to jest jednak fajniejsze niż Liguria. No i to pytanie brzmi, czy po prostu to jest efekt świeżości? Czy faktycznie tak jest? No nie wiem. Gdzieś tam mieszkamy. Gdzie dokładnie, to nie wiem. Okej, widzę jakąś mikropostać. Szatory mi zasłaniają na razie. Wiesz, aha, okej, okay, bo ja cię widziałem chyba, ale ty teraz weszłaś tak, że ja cię nie... Wyszłaś już na ulicę, tak? Nie? Wyszłaś już na ulicę. No. Jesteś koło strzałki. No. No, to ja cię widzę. Widzisz mnie? Jestem i macham kamerą. O, kamera. Ja cię nie widzę. Dobra, jak popatrzysz na tą wielką... A ja mam białą koszulkę? Tak. To jest po prawej stronie tej wieży? No. Tak. I przy takich drzewkach jakby. A nie wiem, czy drzewka, bo z twojej perspektywy to może inaczej wyglądać. No wiesz co, ja nie widzę kamery, ale widzę taką białą kurtkę po prostu. A weź się rusz na przykład, weź się przejdź za po prostu jeszcze bardziej w prawo. O, rany widzę cię! Boli mnie. Boli mnie.